Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w wieczór, w Wigilię, w niebo wstąpienia Pańskiego. Otwórzmy się na Słowo, prośmy, aby Duch wstąpił na nas. Przygotował nasze serca na przyjęcie tego Słowa, które jest Słowem życia, które nas podnosi, które pozwala nam wewnętrznie, nieustannie wznosić wzrok ku niebu, mocno stąpając po ziemi. Żyjemy na ziemi, ale nasza tęsknota cała zwrócona jest ku temu, który w niebo wstępuje i który jest z nami. W Słowie, które przyjmiemy, jest z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Jezusa Chrystusa, wstępującego do nieba, stąp na nas, nawiedź nasze serca, nasze umysły, naszą wolę, byśmy całym sobą przylgnęli do słowa życia, byśmy z wiarą je przyjęli, byśmy powierzyli się słowu, które jest jak skała, byśmy na tej skale, na Twoim Słowie mogli oprzeć nasze stopy. Byśmy mocno stąpając po ziemi, nigdy nie zgubili tęsknoty za tym, który czeka na nas wieczności. Przyjdź Duchu Święty, rozpal nasze serca Słowem. Mów, bo sługa Twój słucha. Z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 16, werset od 15 do 20. I rzekł do nich Jezus: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk. I jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Teraz jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia. To są ostatnie wersety Ewangelii Marka. I one nam pomagają przeczytać jeszcze raz całą Ewangelię, którą Marek po natchnieniem Ducha do nas napisał. Przede wszystkim staje przed nami ten, o którym Marek już w pierwszych słowach Ewangelii powiedział, w pierwszym słowie Ewangelii, arche, początek. On jest początkiem. On jest początkiem naszego życia. On jest początkiem naszych darów, naszych talentów, zdolności, naszego powołania. On jest początkiem naszej misji. Arche może oznaczać także fundament. On jest fundamentem wszystkiego. Tak jakby Marek chciał nam powiedzieć: posłuchaj tego, który jest arche. Wsłuchaj się w tego, który jest źródłem początku wszystkiego, co czynisz w Twoim życiu. On jest pierwszy, On jest u początku. I co mówi do nas? Idźcie, posyła nas. W tekście greckim jest słowo podążajcie, kontynuujcie. Kontynuujcie dzieło, które ja rozpocząłem. Byłem z wami przez 3 lata. Głosiłem wam Ojca.
dokonywałem cudów. Byliście świadkami, jaką moc ma moje słowo. Potrafię nawet wskrzeszać, potrafię uzdrawiać. Moje słowo daje życie tym, którzy byli umarli. Potrafię wzbudzać nadzieję. Posyłam was mocą tego słowa. Przekazuję wam to słowo życia. Co to za słowo? Dobra nowina. Pojawia się w tekście markowym słowo euangelion. Oznacza dobra nowina, ale znowu, czym jest dobra nowina? Albo raczej, kim jest? Wracamy do początku Ewangelii. Arche to On, Jezus Chrystus. To On jest Ewangelią. A więc posyła nas nie z jakąś rzeczą do zrobienia, nie jedynie z jakimś zadaniem do wykonania. Każdy z nas ma jakieś zadanie w życiu dokonania, do wykonania. To jest jasne. Każdy z nas ma jakąś misję i to ważne, byśmy byli świadomi misji, jaką w życiu mamy do wykonania. Jak piękna misja jest mamy, taty, rodziców, małżonków wobec dzieci. Dzieci mają także swoją misję do wykonania. Od dzieciństwa byliśmy wychowywani, od dziecka byliśmy wychowywani do odpowiedzialności za maleńkie, coraz większe zadania, które nam przekazywano. Misję do wykonania ma kapłan, osoba konsekrowana. Misję do wykonania ma lekarz, inżynier, robotnik, który ciężko pracuje. Przypominam sobie mojego ojca, który wracał z huty po ciężkiej pracy. Każdy z nas ma jakąś misję do wykonania. Ale tą misją nie jest jedynie zadanie. Tą misją jest Ewangelia. To znaczy On. Naszą misją jest Jezus Chrystus. Co to znaczy? Nie ma nic ważniejszego w życiu, jak spotkać innych z tym, którego my sami poznaliśmy, spotkali, rozmiłowali się w Nim. Od początku Ewangelii byliśmy wychowywani do tego, by Go spotkać, poznać, dać się przez Niego pociągnąć i pójść za Nim, rozkochać się w Nim, tak by On stał się życiem naszym, by On stał się największym sensem naszego życia. A więc mamy przekazywać tego innym, którego my sami spotkaliśmy. Oto posłanie, najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego, jak wychowywać do więzi, do relacji, do bliskości, do spotkania z osobą, z tym, który jest początkiem, który jest źródłem, który jest fundamentem życia. Kochani, nie ma ważniejszej misji. Te wszystkie powołania, które wymieniłem chwilę wcześniej, tutaj się spotykają. Czy ktoś jest rodzicem, ktoś kapłanem, ktoś osobą konsekrowaną, ktoś wykonuje tę czy inną profesję. Nie ma nic ważniejszego, jak pójść i poprowadzić innych do spotkania z Nim, który jest miłością. Mocno stąpając po tej ziemi, wykonując swoje zadania, wykonując swoją misję życiową, najważniejsze jest spotkać Jego samego. I On chce, aby cały świat usłyszał o Nim. Idźcie na cały świat. Głoście wszelkiemu stworzeniu. Oczywiście trzeba to urealnić. Nikt z nas nie jest zdolny być w całym świecie. Wielu, wielu nigdy nie wyjedzie poza obręb jakiegoś własnego środowiska życia, ale ten cały świat, który On chce zająć, to może być Twoja rodzina, która dla Ciebie jest całym światem. Druga osoba, która jest dla Ciebie całym światem, tak ją kochasz. Cały świat. To może być także to miejsce pracy, w którym jesteś.
Cały świat to może być dla mnie to miejsce, w którym ja teraz posługuję w domu słowa. Cały świat to każda osoba, z którą spotykam się, towarzysząc w kierownictwie duchowym, spowiedzi, udzielając sakramentów. Cały świat to dla lekarza może być pacjent w tym momencie. Cały świat i tak dalej można by nieustannie mnożyć. Ten świat, twój świat, ten, w którym żyjesz, masz wypełnić spotkaniem z Nim. Jezus chce wejść w ten świat, ten cały twój świat i chce być tam obecny. On, który jest Ewangelią, chce spotkać się z wszelkim stworzeniem, jak mówi, z każdym bez wyjątku. W naszym świecie, w tym, w którym my żyjemy, każdy z nas spotyka osoby, które bardziej kocha i mniej kocha. Które Ciebie bardziej kochają, mniej kochają, może nawet odrzucają. A On mówi, chce spotkać się z wszelkim stworzeniem, z każdym. Jakie to ważne, byśmy pomimo różnych uczuć, stanów przeżyciowych, czasami głębokich ran, tego, co w nas trudne, gdy myślimy o innych, nigdy nie zwątpili w to, i zawsze z przekonaniem o tym myśleli. On chce być Ewangelią dla wszystkich. Chce stać się dobrą nowiną także dla tego, który być może w twoim życiu stał się złą nowiną. Chce go przemienić, zewangelizować. Być może przez ciebie. Przez twoją dobroć i miłość. Przez twoje przebaczenie. Przez wyciągnięcie ręki. Przez dobre spojrzenie. Przez pomoc. Tak prosto Ewangelia jest przekazywana. Jezus, który jest Ewangelią, żył tak prosto, w ukrytym miejscu w świecie, kompletnie nieznanym dla wielu, w Nazaret, niewielkiej wiosce tak naprawdę. Żył prosto i w sposób prosty, konkretnym osobom, które spotykał. Przecież nie mógł spotkać jako istota granic, bo był Bogiem, ale w pełni człowiekiem, z wszystkich ludzi, wszystkich narodów. Ale spotykał jakby cały świat ze sobą przez tego konkretnego człowieka. Przez tę jedną osobę, którą możesz nakarmić Ewangelią, może być nakarmiony świat. Jakaś cząstka tego świata zostaje przemieniona. Staje się cząstką wypełnioną dobrą nowiną. To może być twoje dziecko, twój mąż, żona. To może być mój penitent, ten, komu towarzyszę. Cały świat, wszelkie stworzenie. I Jezus mówi mocno, kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Pojawia się słowo, które i na początku było obecne w Ewangelii, baptizma. Kryje w sobie ideę zanurzenia. Kto zostanie we mnie zanurzony, kto zanurzy się we mnie, wszyscy zostaliśmy zanurzeni przez chrzest. Ale jak mówi Tertulian, nikt nie rodzi się chrześcijaninem, ale się nim staje. My stajemy się chrześcijanami. Wydarza się w nas ten chrzest i owocuje, kiedy nieustannie zanurzamy się w Nim, w Jezusie Chrystusie. Kto się będzie we mnie zanurzał, kto we mnie uwierzy, ten będzie zbawiony. Co to oznacza? To oznacza, że ode mnie zależy, czy ja się go uchwycę, bo kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jezus nikogo nie potępia. To my decydujemy o tym. Kiedy zbliżam się do Niego, kiedy potrafię się Jemu powierzyć, uchwycić, wtedy jestem przy samym źródle życia. Żyję. Jakbym słyszał Torę, Księgę Powtórzonego Prawa. Stawiam przed Tobą życie i śmierć, szczęście i nieszczęście. Wybieraj życie. To mówi Jezus. To Ty wybierasz, to ja wybieram. Kiedy się od Niego oddalam, sam skazuję się na śmierć. Tym jest owo potępienie. To znaczy
odbieram sobie źródło życia. Oddalam się od życia, od tego, bez którego tak naprawdę żyć nie mogę. A więc Jezus mówi, popatrz, ja staję pośrodku Twojego świata, Twojej rodziny, w Twoim sercu. Wybieraj życie, wybieraj Ewangelię. Świat będzie Cię przekonywał, że możesz mieć swoje własne źródło, swoją, w cudzysłowie, własną dobrą nowinę. Możesz sobie stworzyć własną Ewangelię. Świat dzisiejszy pisze wiele wersji własnych Ewangelii, które nie mają nic wspólnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa, z Chrystusem. Żyjemy dzisiaj w ogromnym zamęcie, bo jesteśmy często kuszeni pod pozorem dobra, że to, co wydaje się być dobre, prowadzić nas może ku śmierci. To, co wydaje się obiecywać życie, może zamienić je w gruzy. A to, co dla wielu i dla świata wydaje się głupstwem, gruzem, może zamienić je w życie. To znaczy, Jezus Chrystus obiecuje mi życie w pełni. On nigdy nie złamie swojej obietnicy. Jeśli tylko się na nią otworzę, będę żył. Ale coś więcej. Jezus mówi, że jeśli się Go uchwycę, jeśli Go wybiorę, jeśli pójdę za Nim, Jemu się powierzę, będę miał w sobie moc, która pochodzi od Niego. Bo tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. I tutaj wymieniane są różne okoliczności, sytuacje, w których Jezus mówi, pokonasz zło. To zło, które może dzisiaj w tym świecie na Ciebie napierać, nie jest w stanie się oprzeć Tobie. Nie jest w stanie Cię pokonać. Jak długo jesteś ze mną, kiedy wybierasz mnie, jesteś zawsze silny. To w imię moje oznacza w imię mojej osoby, to znaczy moją osobą, mocą mojej osoby, będziesz wyrzucał złe duchy. Będziesz węże brał do ręki. To, co zatrute, nie będzie Ci mogło szkodzić. Jezus wymienia różne sytuacje trudne. Zmaganie się ze złem tego świata, które przecież jest, my o tym wiemy. Nie szukajmy złego ducha, demonów, by z nimi walczyć. Nie skupiajmy się w naszym życiu duchowym na zagrożeniach. Skupiajmy się na Nim, na Jezusie Chrystusie. A kiedy to zło się pojawia, nagle staje na Twojej drodze, z tego czy innego powodu, w takiej czy innej okoliczności, Jezus mówi, możesz być spokojny. We mnie zawsze zwyciężysz. Trzeba mu tylko uwierzyć. Jezus mocno podkreśla słowo pistis. My wiemy już, że pisteo, wierzę, w języku Nowego Testamentu oznacza powierzyć się Jemu. Łączy się zawsze z datywem. Powierzyć, wierzyć komu, czemu? Jemu. Powierz mi się, a będziesz żył. Powierz mi się w najbardziej ekstremalnych, trudnych sytuacjach Twojego życia. Może w tej chwili taką przeżywasz. Powierz mi się, a będziesz żył. I po rozmowie z uczniami, ze mną, widzę Pana, który został wzięty do nieba, pisze Marek, i zasiadł po prawicy Boga. To znaczy po prawicy przedwiecznego. Co to znaczy? To oznacza, że On jest Kyriosem. On jest Panem. Drodzy, nie ma innego Pana. Tylko On panuje nad tym światem. Jest wielu rządców, wielu ludzi, którzy kreują się na Panów, którzy wydają się być Panami tego świata, którzy chcą być Panami naszego życia. Ale prawda jest ta, Kyrios jest jeden. Pan jest jeden. Chcielibyśmy wyznać tego wieczora i jutro rano uroczystość w niebo wstąpienia Pana. Ty jesteś moim jedynym Panem. Chcielibyśmy na nowo obrać Go jako Pana własnego życia. Ty jesteś Panem. Nie mam innego. I widzimy uczniów, którzy poszli i głosili Ewangelię wszędzie, tak jak Pan powiedział. Ale warto tutaj zwrócić uwagę na pewien szczegół, a mianowicie
na werset, który bezpośrednio poprzedza naszą dzisiejszą Ewangelię. Mianowicie, kogo Pan posyła? Kto poszedł i głosił Ewangelię? Wcale nie giganci, nie ludzie wyjątkowi, jedynie oni nadający się do tego, najlepsi z najlepszych. Wydaje się, że jest dokładnie odwrotnie. Poszli dotyczy przede wszystkim tych, którzy byli najbliżej Niego, którzy byli w bliskości z Nim, w zażyłej relacji, którzy doświadczyli Jego obecności, którzy widzieli na własne oczy cuda, których On dokonywał, którzy doświadczyli Jego miłości, tych wysyła, którzy byli z Nim. Ale ci, którzy byli z Nim, także po Jego zmartwychwstaniu, i Jezus to powiedział, mają dalej kłopoty z wiarą. I dalej nie potrafią sercem uchwycić tych wszystkich pięknych dni, doświadczeń, znaków, cudów, których Jezus dokonał. Jakby o tym zapominali. W 14 wersecie widzimy Jezusa, który spotyka swoich uczniów, którzy nie wierzyli w Jego zmartwychwstanie. Posłał do nich Magdalenę, nie uwierzyli. Posłał do nich dwóch uczniów, nie uwierzyli. Przyszedł do nich sam i wyrzucał im apistia, niewiarę, i sklerokardia, sklerozę serca. Można powiedzieć tych, którzy ciągle mają kłopoty z wiarą, którzy ciągle uczą się wiary, którym trudno wierzyć do końca, i tym, którzy mają sklerotyczne serce, jakby serce, które do końca nie funkcjonuje, które jeszcze nie jest sercem całkowicie zdrowym i całkowicie otwartym na Niego. Właśnie ich wysyła. On posługuje się każdym człowiekiem, nawet ostatnim z ostatnich, by mógł zbawiać ten świat. To ważna wiadomość dla nas. Być może nie czujesz się na siłach, by wiarę przekazywać swoim dzieciom. Być może czujesz się kruchą mamą, kruchym tatą. Nie radzę sobie. Nieraz słyszę, towarzysząc osobą indywidualnie, proszę ojca, nie potrafiłam przekazać dziecku wiary, skoro dziecko odchodzi od wiary. Ojcowie, mężczyźni, jak bardzo cierpią, że nie są skuteczni, że nie potrafili. Nie martw się. On będzie się nadal posługiwał Twoją kruchością, Twoją słabością, Twoim sercem, które jeszcze nie do końca jest zdrowe, i będzie dalej zbawiał ten świat, cały świat, ten, w którym żyjesz. Trzeba tylko jednego. Być posłusznym Jego Słowu, tak jak posłuszni byli ci uczniowie, krusi i słabi. Pójść za Jego Słowem. Dać się przez to Słowo prowadzić. Bo na końcu jest najważniejsza wiadomość dla naszej misji. A Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Pan będzie współdziałał z Tobą. Jest takie mocne słowo synergia. Pan będzie dodawał Ci tej energii życia, której Tobie brakuje. Będzie z Tobą przy wychowywaniu dzieci. Będzie ze mną przy głoszeniu słowa, przy towarzyszeniu innym, którzy upadają w wierze. Będzie z nami wszędzie tam, gdzie my sami z siebie czujemy się słabi i wydaje się, że świat jest silniejszy od nas. Będzie z nami i będzie panował przez nas, kruchych, w tym świecie. Trzeba tylko jednego. Uwierzyć Jemu. Nie zwątpić. Nie skupiać się na swoich słabościach. Patrujmy się więc wstępującego do nieba, pamiętając i wierząc,
że On wstępuje do nieba, nie oznacza opuszcza nas. Wstępuje, to znaczy zasiada na tronie po prawicy Ojca, by panować w tym świecie, ciągle obecny jako Bóg człowiek, pośród nas, zmartwychwstały. A więc wpatrzeni w niebo, patrzmy uważnie, rozglądajmy się dookoła na ziemi, rozeznawajmy Jego obecność wśród nas, bo On jest, współpracuje, współdziała z nami. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy i pięknego świętowania uroczystości w niebo wstąpienia naszego Pana.